Dzień dobry, mówi do Was Sujeczka z przyszłości. Jak się okazało, OBS coś mi popsuł z nagrywaniem, że przez pierwszą część jest podwójny głos, nie wiem czemu nawet, a później już jest normalnie. Dziwne. Ale mam nadzieję, że i tak nie popsuje to Waszych wrażeń z oglądania. No i co? Miłego seansu. Idziemy do jaskini w końcu, tak jak mówiłam już tam kiedyś. Bo przydałoby nam się cokolwiek lepszego, chociaż seta już mamy trochę. Ale no, skórzane, złote spodnie to raczej nie jest zbyt dobre. Więc postaramy się nie umrzeć. I ogólnie dzisiaj, jako że prawdopodobnie zostanie to wstawione w 1 stycznia. Ty, one ma... Te świecące squidy mają świecący tusz? O ludzie, nie wiedziałam. Wracając znowu. Jako, że zostanie najprawdopodobniej wstawiony ten odcinek 1 stycznia, kurde ten, to tak stwierdziłam, że dzisiaj na chillu, jak zwykle właściwie każdy odcinek na chillu, ale tym razem weźmiemy i powspominamy sobie ten rok. Co tam się zmieniło i tak dalej. Tak, weźmie mnie na wspomnienia, ale najpierw udajemy się do jaskinki, która z tego co pamiętam jest gdzieś tam, najbliższa. Bo do podwodnej nie mam ekwipunku. Sadkę. Ło. A no tak, mam jedzenie? Mam trochę jedzenia. Mam nadzieję, że mi starczy. Kurde. Oj. A no, bo ja jestem na hardianie, a hardkorze, no tak. Ło, to do której idziemy? Gdzie ja mam pochodnie? Trzeba przerobić wszystko na pochodnie. Czekaj, Dir, to mi się przyda jakieś coś. Deski, o. A, tu nic nie ma, spoko. Tylko miedź. Miedź to mi się na nic nie przyda. No już zgłodniałam. Oświetlamy sobie, cyk, cyk. Węgiel omijam na razie, ale o. Ogromna jaskinia, naprawdę. Ale przynajmniej trochę żelaza będzie. I tak, wracając do... Właściwie nie, rozpoczynając retrospekcje, jakieś takie wspominki, to ten rok uważam za bardzo udany. Uważam za bardzo udany głównie ze względu na to, że poznałam dosłownie dziesiątki super osóbek, które umiliły bardzo ten czas i z którymi teraz utrzymuję dosyć, powiedzmy, w miarę stały kontakt i na pewno dalej planuję utrzymywać. No i co? Tak jak mówiłam, ten rok zaliczam w wyjątkowo udanych, mimo że się tak zdecydowanie nie zapowiadał. Ale no, jak widać, różne rzeczy się zdarzają i mnie zaskoczył bardzo pozytywnie. Także no, no i plus wiadomo, zaczęłam nagrywać w tym roku, to też duża zmiana w moim życiu. I mam nadzieję, że jeszcze długo nie przestanie mi się chcieć tego robić. Choć rzeczywiście, tydzień temu nie było odcinka, przez to, że no przygotowania do świąt i wiecie, tak trochę mało czasu. Ale kurde, w ogóle coś tu potworów nie spotykam. To jest podejrzane. Bo ja przecież na hardzie gram. Taki ciężki tryb. Ło, już prawie niedaleko do wyjścia. Muszę poszukać innej jaskini. Ło, ło, o. I cyk. Trochę żelaza już mamy. 22. O, tu widzę jakąś jaskinkę następną. O, creeper. Czekaj. Muszę się posilić. Dzięki. Budulec. O Jezu.
Co ich tam tyle? Boże. Zawałujcie to stać. A i tak zajebista skinia. No kolejny? No i... O. Nie toperek. Kurde, no małe te tu jaskinie są. I wiecie co, w ogóle to jest mi bardzo miło, że mnie oglądacie, mimo że część na pewno ogląda trochę, powiedzmy, ironicznie. Dla pośmiania się, bardziej wyśmiania. Ale i tak bardzo mi miło, cieplusio na serduszku. I ogólnie, o, jeszcze wiecie co mogę zrobić? Złożyć wam życzenia na przyszły rok, tak jak się przy szampanie składa życzenia. Także chciałabym wam życzyć, aby przyszły rok przyniósł wam mnóstwo sukcesów we wszystkim, właściwie czego tylko się dotkniecie. Aby przyniósł wam nowe znajomości wspaniałe lub też, jeśli nie lubicie poznawać nowych osób, bo tak może być. Żeby relacje z waszymi przyjaciółmi rozwinęły się na niesamowity poziom. Żebyście dosłownie nie mogli bez siebie żyć tak właściwie nawet, żeby taka wasza relacja była i już mam w ogóle wystarczająco węgla. Chciałabym również, żebyście na samych siebie spojrzeli z być może trochę innej perspektywy niż dotychczas. Żebyście zaczęli dostrzegać więcej pozytywów w sobie. Choć może już dostrzegacie ich sporo, ale żebyście jeszcze więcej dostrzegali, żebyście wiedzieli po prostu, że jesteście gigaczadowymi osobkami. No i żeby tam Bóg losus wam przyświecał, żeby to szczęście było nie tylko takie w sensie radości, ale i w różnych tam działaniach, że tak powiem. O! W ogóle niedługo trzeba będzie jakiejś jakości, jakikolwiek domek zacząć budować. Kurde, no sporo mamy tego żelaza. Co my tu mamy? O, ja borówki gdzieś zasadzałam. I tu chyba kurczaka dawałam, ale coś mi chyba zginął. Ojoj. W ogóle też możecie dawać znać, co byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu. Czemu to mi nie rośnie? Albo może to jest nieaktywny chunk? Bo to chyba na nieaktywnym nie rośnie? Czy coś źle wiem? Borówęcje... O Boże, ale ja jestem głodna. Kurde, tu trzeba by coś niesamowitego zbudować. Na tym seedzie. I kiedyś na dalszą wyprawę wyruszyć. Ło, parkour. Tyk, no nie. Ała, o nie, ja myślałam, że trują tylko te nie do końca dojrzałe. O lol. A nie, w sumie to jest nielogiczne. Jak na nie do końca dojrzałych, jak się robi... Jagódka skill, to się spada i na to, co nie. Patrzcie, zademonstruję wam. Ło. O. Skok wiary. Oj, wiem co jeszcze trzeba będzie kiedyś. Na poszukiwania rafy koralowej
z tym, z jedwabnym dotykiem i wziąć i potem tu dać, bo rafa koralowa wygląda super. Wiecie? Czy nie wiecie? Kurde, jakiegoś takiego hobbita dom. Tu może być większy. Tu w sumie taki mniejszy. Od której strony? Tu na pewno okno. Czyli wejście może jakoś od tej. Zobaczmy. Najpierw jakieś takie schodki. Takie filary nawet spoko wyglądają. Tylko może niekoniecznie tu, tylko odrobinę dalej. W sensie nie. To usuwamy, to usuwamy. I tu dodajemy... O! Nie, wygląda grubo. Wiem. To będzie plan. Pa. Pa na to. Cyk, cyk, ło. Ale filar. Od tej strony nadal wygląda grubo. To czekaj, może jednak w drugą stronę. O! Teraz giga czad. O, tak już mamy tu. Schodki, tu by się w tamtą stronę, czyli drzwi wstępnie, bo podłoga będzie chyba z tego zwykłego. Drewna, bo mam go najwięcej, no i jest jednak najbrzydszy. Jakiś dyniowy akcent fajnie, żeby pozostał. I... Czyli drzwi miały być tak. Nie. Czekaj. O. Brzozowe do ciemnego, czy ciemne do brzozowego? Tak chyba będzie w miarę ciekawie. Kurde, co ja robię. Tylko trzeba będzie brzozowego nazbierać sporo. No i zaczyna to wyglądać, proszę państwa. Jedna ściana wystarczy w domu chyba, co? Kurde, tu teraz dziwnie wygląda. Taki korytarz ciasny tu będzie. W sumie może być. Kurde, nie to. I tu będzie może rozszerzenie jeszcze. A no, bo tu będzie w sumie przejście do innej części i idziemy do spanka. Ło! I cyk, cyk, cyk. Kurde. Pokaż mi. Oj. Przez przypadek. Ło. Ty no, jakby usunąć tego kloca, to nie wygląda to tak źle. Wygląda nawet ciekawie, tylko tu... I wiadomo, tu jeszcze na dole w ogóle też będą filary oczywiście jakieś. Ale no, powiem wam, że wygląda to ciekawie nawet. Także w sumie myślę, że na dzisiaj... Luźne rozpoczęcie roku. To by było na tyle. Ja wiem, że mało. O, i w ogóle jeszcze nadal jest świąteczny okres, no to jeszcze macie. Czekaj. O nie, nie mam gdzie wywalić, kurde. No dobra, to będę z... O, z roślinką. Powiedzmy, że to jest ostrokrzew. No to o. Tak się z wami żegnam dzisiaj, bo jeszcze jest świąteczny okres, to jeszcze świąteczny skinek jak najbardziej. Fajny, czapka, szalik i kapcioszki. Znowu nie w tą stronę idę. I no, mam nadzieję, że się spodobało, mimo że właściwie nic się nie działo. Ale następny film to będzie nowa gra. I będzie gigaczadowo, ja wam mówię, taki pro player będzie.
że się nie pozbieracie normalnie. Także no, miłego dzionka, wieczorku, kiedy tam oglądacie, tak jak zwykle zresztą. I papatki. Bye.